Polskie firmy w Hiszpanii. To jest ponad 20 firm, liczących się firm polskich, które zainwestowały między 220 a 230 milionów euro do tej pory w inwestycjach bezpośrednich. Najwięksi inwestorzy to Grupa Boryszew w swoim sektorze chemikali i Asseco Poland, które działa, kupiło firmy software'owe na rynku hiszpańskim. I to są te firmy, z którymi, które weszły na rynek i rozwijają się, są na trwale tam obecne. No istnieje też dynamiczny rozwój małych firm polskich, to są firmy usługowe. Mówi się o tym, że w Hiszpanii przebywa między 130 a 140 tysięcy Polaków na stałe. Takie są jakby statystyki. W związku z tym no, powstają małe firmy usługowe polskie, które z powodzeniem tam działają.